wrażenie, proszę Państwa, to był jeden budynek bodajże akademików w Krakowie. Cały ten fundusz inwestycyjny zrobił to w porównaniu z tego, co pan prezes Borys zrobił za naszych czasów z przekształconym i unowocześnionym projektem, który zresztą uratował polską gospodarkę w pandemii, bo to przez Polski Fundusz Rozwoju właśnie uratowaliśmy gospodarkę. To są nieporównywalne rzeczy. No, Tusk nie powinien tych głupstw opowiadać, tym bardziej, że oni w ogóle nie mieli żadnych swoich projektów rozwojowych. Myśmy zdążyli zrealizować kilka rzeczy, czy przekop, czy tunele. Zresztą tunele to nie tylko w Świnoujściu, zapraszam do Łodzi, gdzie ta inwestycja cały Panie czas... Panie Premierze, wszystkiego nie damy rady przypomnieć i podsumować, a ja muszę Pana jeszcze zapytać o edukację najmłodszego pokolenia. A żebym Pana zapytał, to musimy razem posłuchać Pani minister, ministry, ministrini Nowackiej. Dzieciaki są dzisiaj przemęczone, przeuczone, gonią i dzieci i nauczyciele za programem nauczania. Dobre oceny z prac domowych przynoszą te dzieci, których rodziców albo stać na korepetycje, albo stać na oddanie własnego czasu plus własnych kompetencji, żeby się z dziećmi nauczyć. Jednym z najczęstszych powodów konfliktów w domu pomiędzy dziećmi a uczniami jest kwestia prac domowych. To było oczywiście przejęzyczenie, chodziło zapewne o konflikt między dziećmi a rodzicami. Zapytam pana, panie premierze, jako wykładowca akademickiego. Chciałby pan mieć studentów, którzy nie musieli odrabiać prac domowych? Znaczy, to jest takie populistyczne, już nie chcę mówić gadanie, smędzenie osoby, która jest kompletnie nieprzygotowana merytorycznie do swojej funkcji. Notabene osoby, która całym swoim życiorysem politycznym uosabia niestety kolejne pokolenie postkomuny, która znowu dorwała się do władzy w Polsce. Jak można tak dewastować szkołę? To już nawet w badaniach opinii publicznej, gdzie bardzo łatwo jest ludziom powiedzieć, że powinno być ładnie, przyjemnie, sympatycznie, nie przemęczać się, ponad połowa jest przeciw. Wiadomo, że trzeba racjonalizować kwestie prac domowych, zadawania wymogów w szkole, ale to wszystko zależy głównie od jakości nauczyciela. Mądry nauczyciel, nawet w sytuacji, kiedy możemy mieć jakieś znaki zapytania do podstawy programowej, potrafi być pedagogiem i przewodnikiem dla dzieci, autorytetem. To z naszych doświadczeń przecież pamiętamy. Głupich nauczycieli i wspaniałych nauczycieli. I zawsze tak bywało. Natomiast problem polega na tym, żeby było jak najwięcej tych wspaniałych, tych, którzy z oddaniem pracują dla dzieci. Natomiast jakieś odgórne, administracyjne narzucanie, rezygnowanie, prawda, z podstawowych funkcji wychowawczych, czy pedagogicznych, czy nauczania w szkole, tylko dlatego, że ktoś jest, chce zabłysnąć, czy też chce się podlizać, prawda, młodzieży. Za chwilę ta pani zaproponuje, żeby młodzież od 14 roku głosowała w wyborach. Prawda? A, takie plany są, prawda? Było 16, słyszałem, jak powiedziałem 14, bo te utopie lewackie są czasami bezgranicznie. Kończyć musimy. Wszyscy słyszymy. Profesor Piotr Gliński był naszym gościem. Były wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dziękuję Państwu, a za chwilę kolejny temat i kolejni goście. Bądźcie Państwo z nami. Dziękuję. Teraz ściszamy i komentujemy wypowiedź byłego ministra kultury Piotra Glińskiego. Zauważcie Państwo, że ani słowa nie powiedział o filmie, o teatrze, o literaturze, o architekturze, tylko krytykował i atakował poprzedni rząd, głównie Donalda Tuska, i teraz panią Nowacką, która jest po prostu zwykłym dziwolągiem, bo skoro jej matka została zamordowana w Smoleńsku, a ona jest dokładnie dzisiaj po stronie tych, którzy palce maczali w tym morderstwie. Ale wróćmy do profesora Glińskiego. Nie mówił o filmie, dlatego że za jego czasów powstało kilkaset filmów po prostu demoralizujących młodzież polską,
z filmem Świnki na czele, zrealizowanym przez jego brata Roberta Glińskiego, o tym, jak to polscy chłopcy z biednych rodzin oddają się niemieckim homoseksualistom. I żeby tam było jakieś zakończenie, chociaż jakaś interwencja policji, nie. To jest pokazane, że mamusie się najpierw tych chłopców denerwują, ale jak chłopcy przynoszą niemieckie marki, to się to rozłazi po kościach. No, w sumie z patriotycznych pozycji to tylko powstał film Legiony. No i teraz parę dni temu widziałem znakomity film Powstaniec 863 rok. Nie wiem, jakim cudem się udało tak wspaniały film zrobić, no ale na kilkaset filmów w duchu LGBT to po prostu wszystko jest wina byłego ministra kultury Piotra Glińskiego, więc niech pan nie krytykuje poprzedniej ekipy, bo ona dopiero zaczyna, a może akurat coś zrobią w tym sensownego, bo najważniejszą sprawą jest dotarciem z kultury wyższej właśnie do mas, żeby znali od Reja i Kochanowskiego poprzez romantyków Słowackiego, Mickiewicza, Norwida, Sienkiewicza, Leromskiego, aż do współczesnego nam oczywiście Herberta i Boże kochany, i zapomniałem w tej chwili, ale to z nerwów. Tutaj jeszcze ściszę, bo coś bełkocze tam. Więc takie jest ludowe powiedzenie: przyganiał kocioł garkowi, a sam smalił. Profesor Gliński jest socjologiem. Co to ma wspólnego z kulturą? No, może studiował trochę socjologię kultury, to znaczy jak odebrali Polacy filmy Wajdy, Człowiek z żelaza, Człowiek z marmuru. Przecież to pomogło w zwycięstwie Solidarności. A co dziś powstaje? Pan jest odpowiedzialny za tą breję LGBT, która zalała polskie ekrany. A to, że na ponad 300 filmów powstały Legiony i teraz ten o tym powstańcu, ale też żadnej reklamy nie ma. No za to przy pana poradach i bierności Agnieszka Holland zrobiła antypolski film, po którym już na pewno zmniejszy się nabór młodych ludzi do Wojska Polskiego. No bo jak wojsko zostało pokazane jak banda morderców broniące granicy, gdzie się pchali agenci Putina i Łukaszenki, no to teraz no, ciekaw jestem, jak się teraz, czy się zmniejszy, czy się zwiększy nabór do Wojska Polskiego, bo nieprzyjaciel przy granicach, jak krzyczał Sobieski do Wołodyjowskiego już martwego, a ty na koń nie siadasz, szabli nie dobywasz, co się z tobą stało, rycerzu? Ale to jest dzisiaj moje austriackie gadanie. Nie słuchali tego ani w czasach Platformy, ani w czasach PiSu, że trzeba robić filmy o tematyce patriotycznej, bo tylko to może zdopingować młodych ludzi do wstępowania do wojska i obrony własnego kraju. Mówię to jako syn obrońcy Polski w 20 roku w Bitwie Warszawskiej. Mój ojciec 18 lat miał, ale tak był wychowany właśnie na tych klasykach i w rodzinie, że poszedł i walczył w 202
pułku ochotniczym Bitwy Warszawskiej, a potem w obronie Warszawy w 1939 roku dostał Krzyż Walecznych od prezydenta Starzyńskiego za obronę Warszawy we wrześniu 1939 roku. Więc wiem, co mówię. I żadni bajermistrze mi tego nie za... Przecież pan minister Gliński to jest taki listek figowy. Odzyskiwał jakieś zabytki, budował stare muzea, w których będzie masę bardzo wartościowych staroci, ale to przecież wszystko jest zdobycz, to jest zdobycz poprzednich pokoleń. A teraz? Teraz? Młodzi Polacy w ogóle nie odróżniają powstań listopadowego od kościuszkowskiego czy styczniowego. Nawet Dureń jeden znalazł się taki chyba z SLD, który teraz przesłuchiwał. Joński się nazywa. On powiedział, że powstanie warszawskie było w 1988 roku. No przecież wychowaliście całe szwadrony niedołków i mimowolnych wrogów własnego kraju. Jak długo jeszcze ślepota będzie rządzić u nas? Ślepota, bo to jest ślepota. Nie patrzy się na to, jakie teatry, jakie książki, jakie filmy. Przecież nawet jeden z tych największych zbrodniarzy w historii, Lenin, mówił, że film jest najważniejszą ze sztuk. To samo było w Niemczech hitlerowskich, gdzie zrobili Heimkera, też antypolski i też oczywiście w Wenecji dostał nagrodę. O tym, jak Polacy mordowali Niemców. A Niemcy potem weszli i było już wspaniale. No, więc ostrzegam, dalsza polityka nieuwzględniająca tego, co nas, Polaków, spaja, czyli kultury wyższej, czyli literatury, teatru, filmu, muzyki, plastyki, przestaniemy być narodem. W sposób szalenie perfidny realizował to minister Piotr Gliński i o to go oskarżam. Złożyłem pozew do sądu. Jeżeli sąd to odrzuci, to złożę jeszcze raz. Może do jakiegoś zagranicznego sądu normalnego. Ale mam nadzieję, że nasz swoim sąd to rozpatrzy. Dobrze, ponieważ dobrze życzę temu koncernowi, bo to jest ciężka praca nie tylko moja, ale wszystkich pracowników w koncernie, którzy tam pracowali, a przede wszystkim chciałbym, żeby politycy naprawdę w sprawach tak ważnych jak Orlen, jak spółka, która jest dobrem wszystkich Polaków, nas wszystkich, byli generalnie solidarni w zakresie właśnie rozwoju gospodarczego, bo ten Orlen dokonał niesamowitego rozwoju gospodarczego. To Polacy widzą i tu powinien być pewien polityczna zgoda wszystkich, a o pewnych rzeczach, jeżeli ktoś ma wątpliwości, powinien przez pewne organy sprawdzać, a nie mówić, bo to chwieje bezpieczeństwem tej spółki i chwieje bezpieczeństwem tego Polaków. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za rozmowę i dziękujemy również państwu. No właśnie. Kolejny zbawca Polski wystąpił, pan Daniel Obajtek, który też nie rozumie, że pieniądze potrzebne są też na kulturę. Jak mieliśmy w zeszłym roku spotkanie w Instytucie Lecha Kaczyńskiego na Żoliborzu, to zapytałem go, dlaczego nie chce sfinansować filmu o powstaniu listopadowym jako drodze do niepodległości w roku 20, ponieważ jak wszyscy wiedzą, co się chociaż trochę interesowali historią, że
przecież błędy powstań potem analizował marszałek Piłsudski, generał Rozwadowski wyciągnął też wnioski i zwyciężyliśmy w 20 roku. Dlaczego? Bo czytali Polacy literaturę polską i Polskę mieli w sercu. A dzisiaj piszę do pana Obajtka, a odpowiada mi jakaś przygłupawa sekretarka, że oni już wydali pieniądze, które były przeznaczone na wyprodukowanie filmów. Czyli dawali pieniądze na filmy LGBT. Filmy deprawujące, po prostu opowiadające o przeróżnych zboczeniach, dewiacjach, co może się nadawać tylko na film oświatowy do zamkniętych szkolnych, studenckich jakichś zajęć przyszłych medyków. Natomiast na film o powstaniu listopadowym pan Obajtek powiedział, że no, że widocznie już wydali, no więc powiedziałem mu, że wydali na te parszywe filmy, które deprawują Polaków. Trochę się obraził, ale potem podszedł do mnie i jakby chciał tak załagodzić. Ale jak odmówił, tak odmówił. Jest to kolejny prymityw, który zna się na ropie, na gazie, na pieniądzach, a na kulturze się zna jak kura na pieprzu. I tak dalej, takich bierzcie do kultury, to zamienimy się w troglodytów jakichś.